Uciekinierzy z miast okupowanych, grabowanych przez bolszewików postanowili wziąć swój dobytek i uciekać w region polskich jednostek stacjonujących w Płocku. Jest to 18-19 sierpnia. Jak Państwo widzicie, brali z sobą cały dobytek, ależ tu nagle pojawił się patrol, moi drodzy, bolszewicki, który właśnie ruszył bolszewik. Standardem było rabowanie, grabienie, jak i, moi drodzy, plądrowanie wszelkiego dobytku. Jeden z polskich uciekinierów próbował uciec i niestety od razu, tak jak Państwo widzieli, brutalnie cięty szablą, ale to nic dziwnego. Ależ tu nagle pojawił się polski żołnierz. Oddał pierwszy strzał w kierunku, moi drodzy, bolszewika i ruszył za nim, ale dwa trafienia niecelne, więc na pewno w ruch ruszyły szable. To broń jak w ręku Polaków i bolszewików, naprawdę zabójcza broń. W międzyczasie mieszkańcy próbują uratować swój dobytek, ale za ich plecami już spokojnym krokiem nadciąga, moi drodzy, czerwona fala. Czerwona fala, która miała zalać całą Europę. Gdybyśmy nie postawili się tak mocno jako społeczeństwo, jako ludność cywilna, jak i, moi drodzy, armia, nie moglibyśmy dzisiaj cieszyć się z wolności. Jeden z rannych zostaje zabrany do bliskiego szpitala po drugiej stronie Wisły. Doszło do walki, moi drodzy, ranił polski oficer, polski zwiadowca, Rosjanina, ale cóż to, krąg zatoczony przez bolszewików, tylko mogło skończyć się to w ten sposób, że dostał kulkę. Tak jak Państwo widzieliście, tam nie było honoru, tam była walka, żądza zdobycia i zawładnięcia całą Europą. Ale usłyszał ten hałas jeden z polskich wartowników stacjonujący na moście i, moi drodzy, oddał strzał w kierunku bolszewików. Ci, długo się nie zastanawiając, stwierdzili, że polski szpital może być łatwym łupem. No i ruszyła. Zaciął się, moi drodzy, ciężki karabin maszynowy i szybki atak bolszewika na stanowiska, zanim ruszyli żądni zdobycia Polski, jak i później całego świata. Bolszewicy zaatakowali szpital Prody. Moi drodzy, niestety to często porównywano ich do zwierząt, gdy wpadli już do obozu. Rannych zaczynają plądrować, sprawdzać, czy nie ma w namiocie kogoś, kto ma przy sobie, na przykład był cywilem i miał, drodzy Państwo, kaburę czy elementy uzbrojenia. Wyszarpali jednego z polskich legionistów, jak widzicie, rannego. Zasada w tym wojsku była jedna. Każdy, kto potrafi trzymać broń i stanął naprzeciw komunizmu, należało go jak najszybciej unicestwić. No niestety, gwałty, rabunki to standard w tamtym okresie. Przeszukiwanie, oczywiście branie wszelkiego dobytku. Pewno dla mężczyzny praktycznie w 99 przypadkach pewna była przysłowiowa, niestety, kulka w łeb. Jak widzicie teraz Państwo, niestety scena dość drastyczna, kiedy to nikt nie widział płaczące kobiety,
lęk, strach, to groziło właśnie całej Polsce. Kiedy na północy walczono o ustalenie wschodniej granicy, my podczas drugiego powstania śląskiego walczyliśmy w plebiscytach, jak i zbrojnie, po to, by dołączyć do przyszłego państwa polskiego. Jak widzicie, wódka to, moi drodzy, główne narzędzie bojowe podnoszącego ducha bojowego tej Czerwonej Armii. Oczywiście plądrowanie, tak jak mówiłem. Ale pewni siebie nie sądzili, że może na chwilę nadejść atak z drugiej strony, moi drodzy, gdyż polski garnizon dowiedział się o ataku na szpital. A moi drodzy, dowódcą obrony Płocka był major Kościcki. Postanowił zaatakować bolszewików pierwszy. Szybko myślał, że odbije stanowiska, które utraciły polskie oddziały. Tam lecą teraz. Polaki idą. Ale wypatrzeni przez rosyjskiego oficera, niestety będą mieli bardzo ciężko. Polacy obsadzili drugą stronę rzeki, no i spróbują wykonać manewr zaczepny. Jak widzicie, wyzwiska, okrzyki w stronę polskich mundurów, to był standard. Siła ognia ponad 100 stanowisk w otaczce historii rosyjskich CTM-u odrzuca pierwszy atak na Przedmoście Polskie. Ruszyli komuniści w pogoni za Polakami. Tam ich gonią. Jeszcze sprawdzili, czy na przedpolu, na przedmościu nie pojawił się żaden z polskich żołnierzy. No i teraz, moi drodzy, wycofanie wojsk komunistów. Teraz będzie pewnie sprawdzenie opatrunek rannych swoich, jak i, moi drodzy, przegrupowanie wojsk polskich. Gdyż, moi drodzy, w tej chwili szykuje się uderzenie właśnie z nadwieprza. To jeden z największych manewrów Piłsudskiego. Zbliżał się wieczór, moi drodzy. Nad Płockiem pojawiły się ciemne chmury. Musicie państwo wiedzieć, że w obronie Płocka brały udział dwie barki, jak i kilka
łodzi, które stanowiły obronę Płocka i miały za zadanie ostrzeliwać stanowiska bolszewików. Nocą niewidoczni żołnierze polscy postanowili zastosować manewr taktyczny, by przełamać linię na moście. Żeby to wykonać, czekali, aż pojawi się wieczorna mgła, a przy niej, moi drodzy, postanowili postawić zaporę dymną. W tej chwili Państwo widzicie, po mojej lewej stronie trwają przegrupowania wojsk polskich, jak i również obrońców miasta, tak jak mówiłem, cywili. Nieświadomi bolszewicy podstępu oddziałów Piłsudskiego nie spodziewali się, że nadciąga wielki, wielki kontratak z kierunku Wieprza. Mgła unosiła się coraz wyżej, widoczność była coraz mniejsza, więc bolszewicy nie spodziewają się, że oddziały polskie przegrupowane, wyposażone w bardzo dobrą broń i dużą ilość artylerii będą w stanie przełamać ich pozycje zajęte na moście. No i zbliża się chyba chwila, kiedy zatriumfuje polski orzeł i polska wola walki. Się ścigają. Zajmując okopy, transzeje i czekając na dodatkowe wsparcie, Polacy postanowili zadać ostateczny cios z użyciem dużej ilości broni pancernej. Kolejni już lecą. Widzicie Państwo w tej chwili tamtejszych rybaków, którzy wzmacniają atak na swoje miasto, gdyż zostali po drugiej stronie Wisły, ale z kolejnego kierunku przeprawiła się przez Wisłę drugi oddział, który będzie miał za zadanie zajść bolszewików od tyłu. Thank you.
Powiedzieli, że będziemy. Jak widzicie Państwo, i historia zatoczyła krąg i mamy zwycięstwo. Zwycięstwo uderzenia z nad wieprzem roku 1920. Moi drodzy, dzięki bohaterskiej postawie mieszkańców, jak i wojska i wojsk Piłsudskiego, Płock został obroniony przed napaścią bolszewicką. Drodzy Państwo, wielkie brawa dla rekonstruktorów. Mam nadzieję, że poczuliście klimat z nadwisu. Wielkie brawa dla wszystkich grup rekonstrukcyjnych. Wielkie brawa dla Was, że jesteście tutaj z nami. No i moi drodzy, najważniejsze, skończyło się bardzo, bardzo bezpiecznie. Chociaż mam do Państwa wielką prośbę, zróbmy jeszcze wielkie, wielkie oklaski dla nich wszystkich. Szykowaliśmy tutaj od samego rana. Drodzy Państwo, ja tutaj w tym parku często bywam, bo znacie mnie z rekonstrukcji historycznej jako prezes Leopolder, ale postanowiłem, że moim mieszkańcom, włącznie z Tomskim Centrum Kultury, chcemy przybliżyć trochę tej historii z północy. Tak mało mieliśmy tych okazji w tym roku. Wojna 1920 roku jest jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszych dziejach państwa polskiego. Zwycięstwo nad Rosją Sowiecką umożliwiło ustalenie korzystnego dla II Rzeczpospolitej kształtu granicy wschodniej. I moi drodzy, tak naprawdę to my powstrzymaliśmy zalanie całej Europy tą czerwoną falangą brutalizmu, jak i komunizmu. Także drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję, żeście przybyli, ale to jeszcze nie koniec, gdyż za kilka chwil dla Państwa będzie tutaj pokaz fire show, chociaż jest jeszcze troszkę jasno.